Módulo. Jest to na osobę i jak oceniasz głośność? Na 3,5. Przyjdzie mi w razie co kanał ratowniczy i po ustaleniach z OSP ja Ci przekażę informację, która jednostka z gminy Kamienna Góra będzie pierwsza do dyspozycji do zdarzenia takiego faktycznego, bo tutaj te ćwiczenia to będzie dosyć. Nie ma czegoś na szybko, nie ma czegoś na walgurety. Ostatni epizod sobie zrobimy taki, jak sobie przećwiczycie i sobie tam poukłada się w głowie. Natomiast na samym początku wychodzimy od podstaw i cała wiedza, która jest zdobyta do tej pory plus wasze doświadczenie ma być tu realizowane. Jak czegoś nie wiem, coś mi nie idzie, to tu można się 20 razy cofnąć. Ja wiem, że jak już przetniemy element, to on jest nie do otworzenia, ale zawsze wyżej coś możemy przeciąć. Jak nie idą nożyce, to one nie idą z tego powodu, bo nie mają siły. Nie chcieliśmy ich też miażdżyć, bo można było poprosić, żeby przycisnęli tą łyżką od koparki, ale tu chodzi o to, abyście też mieli wgląd do tego, że dojedziecie do takich pojazdów i też będą poblokowane i żeby pouczyć się tych technik ewakuacji. Adrian Książek, instruktor z zakresu ratownictwa medycznego. Co zobaczymy tutaj za chwilę i po co to robić? Jest to cykl szkoleń dla jednostek OSP z gminy Kamienna Góra. W ramach tych szkoleń dokształcamy wiedzę i umiejętności ratowników ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa medycznego, a dzisiaj mamy dodatkowe szkolenie z zakresu technik ewakuacji z pojazdów oraz wykonywania dostępu do pojazdów w trakcie kolizji i zdarzeń drogowych. Hełmy, jak będziemy pracować przy tym, przy ewakuacji z poszkodowanego samochodu nie trzeba, ale czyli wkładasz nogę, coś robicie i się auto minimalnie przetoczy. Wyobraźcie sobie sytuację, w której macie do czynienia z poszkodowanym, który jest pod pojazdem. Mamy poszkodowanego w pojeździe i mamy poszkodowanego głowę pod pojazdem. Delikatne naciśnięcie maski to jest ruch, niech będzie centymetra. No to niech się ktoś położy pod belkę stalową, niech se centymetr belki o waszej masie, jak wsiądziecie do auta, naciśnie na nos. No on jest nieprzytomny, ja wiem, że nic nie czuje, ale za chwilę macie człowieka z krwotokiem i zalanego, nieoddychającego. Więc zanim wejdziemy do auta, rozpoznanie. Pamiętacie małe koło? Co dowódca ma zrobić w ocenie małego koła? Czyli ja małe koło i staram się co? Sprawdzić, czy mam dostęp. Mam dostęp, to przechodzę. Dlaczego? Bo któryś z ratowników podejdzie, ręka, ciach, bach, kluczyk i macie drzwi zablokowane. Więc pamiętajcie o tym, że to też jest ocena małego koła. W ocenie małego koła co robię? Szykuję dalej rozkaz. Jaki? Czy kładę pianę, czy nie kładę piany? Po co? No zagrożenie dla ratowników. Czy ratownicy mogą dostać się, czy nie? Od której strony zablokować dojazd? Czy ja muszę auto postawić na środku drogi, czy muszę zrobić dojazd dla pogotowia? Czyli to wszystko robi dowódca. Czyli to jest małe koło. Dobra. W założeniu to jest wypadek drogowy, do którego wyjeżdżają i mają uwolnić osoby poszkodowane, tak? Tak, tylko trzeba na wstępie powiedzieć, że jest to cykl szkoleniowy, w związku z czym dzisiaj skupiamy się bardzo mocno na technikach stabilizacji pojazdu, dostępu do poszkodowanych, użycia sprzętu do ratownictwa drogowego, ewakuacji poszkodowanych i opieki nad poszkodowanym do przyjazdu zespołów ratownictwa medycznego. Przypomnijmy, że to jest jednostka, która dosyć często wyjeżdża tutaj na Długiej Psarzowickiej do zdarzeń. Tak, stąd też taki rodzaj szkoleń. W tamtym tygodniu odbyło się szkolenie z ratownictwa wodnego i lodowego. W tym tygodniu kolejny temat, jakim jest właśnie ratownictwo drogowe, w związku z czym dobór tego szkolenia jest bezpośrednio dobrany i uwzględniony pod względem zdarzeń, do jakich wyjeżdżają jednostki. Więc staramy się tutaj dla jednostek robić szkolenia związane z tym, z czym się mogą spotkać podczas zdarzeń. Cię odsuną, kolega nam pokaże na szybie, wie czy nie wie, gdzie przykładamy. Gdzie przykładamy? No tylko to gdzie, pokaż palcem wszystkim. Poczekaj, bo przyjdzie jeszcze tam kolega. Dokładnie, gdzie przykładamy? Tu, no to tu ciężko przyłożyć, bo jest lusterko. Czyli tu będziemy przykładać zbijak do szyby, tak? No to efekt, zobaczymy teraz. Przyłbice, ci co są najbliżej, przyłbice opuść. Dawaj. I jest uderzenie, tak? W szybę. Tu jest specjalny zbijak do szyb. Dawaj. Nie tu.
Nie tak, jak tak będziesz bił, to wszystko w twarz. Jak tak bijesz, to masz osłonięte. No i ile sekund? Trzy. To co działa? Tak? Drugą szybę, następny. Kto? Stasiu. Tu poszło, tak? Dobra, jaki mamy efekt wizualizacyjny? Gdzie to szkło poszło? Dobra, to co w pierwszej kolejności, jeżeli mamy możliwość? Czym? Masz koc? Ma. No teraz próbujemy, gdzie nam będzie lepiej otworzyć drzwi, czy z nad zamka, czy spod zamka, czy może na zamka? No, zobaczymy. Super, ekstra. Kołnierz wymierzony? Tak. Super, puść kołnierz, puść. Komu będzie łatwiej założyć? No i chyba jemu krzesło. No kurczę, no pewnie. No właśnie. I zagarniamy od dołu. Thank you.